Nowy bilans pandemii. W tych krajach najgorzej ponad 38 milionów ludzi na świecie zakażonych koronawirusem. Jak poinformował we wtorek 13 października Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, od początku pandemii na świecie zainfekowanych koronawirusem zostało już 38 milionów 6121 osób. Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore prowadzi statystyki pandemii na podstawie danych organizacji międzynarodowych, władz państwowych i lokalnych oraz własnych badań. Z bilansu opublikowanego we wtorek wynika, że od początku pandemii zainfekowanych zostało na świecie 38 milionów 6121 osób, zmarło 1 083 875, zaś wyleczonych zostało 26 354 211. Najwięcej osób zarażonych odnotowano w Stanach Zjednoczonych 7 850 829. Indiach 7 175 880 i Brazylii 5 103 408.